No, cześć, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale z Roblox Pet Simulator. I słuchajcie, ponieważ mamy nowy Prima Aprilis event. Nie update, event. Ale update w sumie też. Jednakże, słuchajcie, Prima Aprilis event i dziś pokażę wam, jak zdobyć nowego ekskluzywa właśnie z tego eventu. Prawdopodobnie większość już wie. Będzie inaczej. Większość już będzie widziało, kiedy wrzucę ten odcinek. Ale dla tych, co nie wiedzą, i tak to pokażę. Słuchajcie, a więc mamy takie coś jak April Fools w achievementach. I takie mamy, że musimy sobie zrobić ten cały event. I ogólnie z moim Robloxem jest coś nie tak, ale jak piszecie sobie to April Fools na czacie, to będziecie mieli pierwszy challenge complete. No, będziecie mieli ten pierwszy April Fools complete. I wtedy wam się wyświetli, że musicie tutaj być, tutaj na dole, musicie być bardziej generous, czyli hojni, coś w tym stylu. No chyba tak. No i będzie to działało tak, że musicie po prostu dać jakieś dużą ilość petów do kogoś. Właśnie nie wiem, czy to zależy od stat, ale no po prostu musisz dać ileś tam petów, więc teraz się skapłem, że w sumie nikogo nie ma na moim serwerze, więc ja zaraz wracam z moim multim kontem i już pokażę wam, jak działa druga część April Foolsu, bo pierwsza to trzeba było napisać na czacie po prostu April Fools. Tu się nie patrzę, tutaj się tradowałem, zaraz do tego przejdę, o co się tradowałem. Więc zaraz wracam i pokażę wam już dalszą część tego tego eventu. Okej, okay, więc słuchajcie, jest tutaj już nowa osoba na moim serwerze tutaj, która jest jakby moim multikontem, więc teraz wyślę trade'a i przełączę się na tamto konto, po czym dam, o panie, tutaj tak moje pixel wolfy. Dobra, spróbujmy, dajmy na przykład takich... Czy Helisze Axolotle będą działać? Sprawdzimy to. Więc damy tutaj redy. Jak to na OBS-ie wygląda? Moje tapowanie. Nie wiem. I czy to zadziała? Tak. Dostaliśmy kolejną część April Foolsów. Normalnie teraz chyba by wam się wyświetliło właśnie na dole, co teraz trzeba zrobić. Ale mój Roblox jest zepsuty i tak mi się nie wyświetlał. Dziwne. Bądź co bądź. April Fools final. To my musimy teraz zrobić, a więc najgorsza rzecz z możliwych, bo musimy sfuzować trzy Festive Elfy. Więc jeżeli ktoś ich nie ma, nie skończy tego update'u. Ja miałem jednego, tego Rainbow, bo zachowałem go z tamtego update'u, więc byłem o tyle na plus. Niestety nie miałem trzech, bo uznałem, że Festive Elfy to takie rzadkie, to po co mi one. I te 2 złote kupiłem, nawet się nie wiedziałem, że kupowałem złote. Kupiłem te złote za 2 biliony, więc to jest drogo, ale uwierzcie, że po tym, co jakie ceny są, to naprawdę to nie jest taka zła cena. I słuchajcie, mam nadzieję, że mogę fuzować kilka festiwalów, na przykład Rainbow i złotych, bo jeżeli nie, to przewaliłem 2 biliony gemów. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że to się uda. Więc dajmy Snow Pets i sfuzujmy po prostu 3 Festive Elfy. Proszę, trzymajcie kciuki. Let's go. Za chwilę się bałem, że to nie zadziała, ale udało się, zdobyliśmy Hippomelon. 46 bilionów. Diamonds 4. Hippomelon. Ten 2 biliony. Zagadającego arbuza. Dzięki, Preston. Więc jeżeli nie macie Festive Elfów, no to niestety tego nie zrobicie. Musicie się tradenąć za nie. I musicie, no musicie po prostu wydać teraz dużo. Bo one są drogie. A tak by the way, to w tym update'cie mam jeszcze takie coś jak Infinite Pets Equip. Na 72 godziny możemy mieć nielimitowane ilości petów do ekwipowania. Ciekawie. Ale nawet, nie wiem, to jest OP.
Jak teraz o tym pomyślę, przecież kurde, jakby tą skrzynkę będziecie niszczyć. Ile wy coinów na to zarobicie, no ale cena też jest OP. Więc słuchajcie, to na tyle. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że część osób się przydało. A jak nie, to przynajmniej mogę się poszpanować moim nowym hipom melonem. Jej. Więc jeżeli macie gemy, a chcecie tego peta, no to po prostu sobie kupcie takie festive elfy. Ale są one drogie naprawdę, więc... No cóż, więc... To jest dowód, że opłaca się zbierać pety z różnych eventów. Dobrze, że miałem chociaż tego jednego rainbow. No i co? No to na tyle. Tak się zdobywa, tak się kończy ten event i w sumie to na tyle w tym update'cie. Poza tym jest tylko to i to już koniec tego update'u, więc... Nic wielkiego tak naprawdę, ale ekskluzyw jest. No, więc do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć, siema.